Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! Cześć, witajcie. Witam Was we wtorkowej analizie technicznej. Wideo, nagraniu wideo. Mamy dzisiaj 24 grudnia, czyli Wigilię. Na pewno niewielu z Was będzie miało czas zapoznać się z tym wideo, bo każdy gdzieś tam gania po sklepach, szuka prezentów, ścina choinki. No jest świąteczny klimat, brakuje nam tylko oczywiście śniegu, chociaż przynajmniej u mnie brakuje tutaj na północny Polski. Nie wiem jak w innych rewirach, ale oprócz Zakopanego chyba wszędzie brakuje. Ale dobra. Słuchajcie, wczoraj zrobiłem Wam analizę techniczną rynku. Widzieliście to w formie materiału, który jest przygotowany na GitHubie. Teoretycznie mógłbym nie robić dzisiaj tego nagrania, bo właściwie jakoś tam niewiele się zmieniło od wczoraj. No ale jest taki specyficzny dzień, a przez kolejne dwa, a nawet trzy będę zupełnie niedostępny, więc cóż, na pewno zabrakło nam wczoraj miejsca na to, żeby przeanalizować jeszcze niektóre coiny, o które prosiliście. Niech sobie zerknę sobie na ściągawkę. Na pewno to będzie Ethereum Litecoin. No i coiny, które są zupełnie mi nieznane, czyli FET, Atom, One, czy One, nie wiem jak to się czyta, i Neble, nie wiem co to znaczy, Nebilo zdaje się. Także przelecimy dzisiaj sobie przez te coiny. Zaczynamy od oczywiście Bitcoina, samego Bitcoina. Cóż, o Bitcoinie... Tak, może najpierw trochę sobie oczyszczę wykres, bo niepotrzebnie tutaj mamy tak. To już jest niepotrzebne, to wszyscy wiedzą, którzy oglądają na bieżąco, że jaki jest mój scenariusz. Trwa trend spadkowy jako korekta, to też wszyscy wiemy. Oczywiście wczoraj napisałem, że jest taka zasada, która mówi, że trend trwa dłużej niż nam się wydaje, dlatego że już wielokrotnie miałem tak, że w momencie, kiedy idealnie nawet udało się wejść w rynek, tak jak tu załóżmy na buy, to mimo wszystko jeszcze gdzieś tam rynek odjechał trochę niżej. To się raczej częściej wydarza w przypadku impulsów, tak jak mamy tu impuls, niż korekt. No ale takie sytuacje mają miejsce. Okej. Zbliżmy sobie interwał na jednodniowy. No i co się tu wydarzyło? Wydarzyło się wszystko, powiedziałbym, idealnie zgodnie ze scenariuszem. W ubiegłym tygodniu żeśmy analizowali, robiliśmy sobie analizę wykresu z MetaTradera versus wykres z klasycznej giełdy. Czekajcie, zobaczę, czy się mi wszystko nagrywa ładnie. Moment. Dobra, nagrywa się. I mieliśmy rozbieżną analizę. MetaTrader pokazywał co innego. Pokazywał, że mamy overbalance i powinniśmy już do góry jechać, a giełda nasza Coinbase pokazywała, że mamy trzymany stosunek korekt i teoretycznie trend powinien być zachowany, wybić nowe dno. No i właściwie określiliśmy, że mogłoby to się połączyć w całość pod warunkiem, że po wybiciu nowego dna cena mocno zareaguje wzrostem. Wtedy na MetaTraderze będziemy mieli false break, czyli fałszywy szczyt, a w tym przypadku dno. Wybicie wszystkich stop lossów graczy, którzy wcześniej grali pod overbalance, zgarnięcie, zabranie ich pieniędzy, czyli jedno wielkie oszustwo, a my wiedząc, że na klasycznych giełdach mamy inny wykres, udało nam się to dostrzec, obronić się przed tym. Poza tym jak dołączyliśmy sobie do tego lukę, która była poniżej, delikatnie poniżej klastra geometrycznego, no to wiedzieliśmy, że rynek będzie tam ciągnął jak magnes, no i tak się stało. Rynek dojechał do tej luki, domknął ją, zamknął. Teraz w tej chwili nie pozostawił po sobie prawie nic, co powinien jeszcze zrobić poniżej dołka. Mówię prawie, dlatego że mój serdeczny przyjaciel podpowiedział mi tu ostatnio, że jest jeszcze jeden mały punkcik pod naszą formacją, który mógłby zostać dotknięty. Ja z kolei nie do końca się z tym zgadzam, z jego analizą, więc uważam, że już nic takiego nie ma. Ale oczywiście... Kładąc pieniądze na to, że rynek będzie rósł i cena będzie rosła, niestety muszę liczyć się ze wszystkimi przesłankami, jakie do mnie docierają, dlatego tutaj też liczę się z tym, że mimo wszystko jest jeszcze szansa na to, że rynek wybije nam dno,
i dojedzie do poziomu 7,07, z którego będzie chciał rozpocząć wzrosty, co zmieni zupełnie całkowicie analizę. Może tak być, ja daję temu scenariuszowi kilka procent szans, nawet mniej niż 5, ale daję i muszę być na to przygotowany, dlatego wszystkie pozycje, które zająłem tutaj na wzrosty, zostały przeze mnie już zabezpieczone tak, że nie mogę wyjść ze stratą z nich, mogę wyjść z nich tylko z zyskiem. Więc śpię spokojnie, święta spędzę spokojnie i co by się nie działo, oczywiście zakładam wzrosty, liczę na to, że mój kapitał będzie się pomnażał, ale dopuszczam sytuację, w której mylę się i kilka procent scenariusza uderzy w ten poziom, wtedy ja jestem jakby bez straty, tak? Także tak to sobie wszystko ułożyłem i tak wygląda właśnie trading, żeby w ten sposób się na rynku poruszać, czyli robić tak, żeby być przygotowanym na każdy scenariusz, a być przygotowanym nie tylko psychicznie, że ok, jestem przygotowany, godzę się ze stratą, no ale najlepiej być przygotowanym w taki sposób, żeby też nie tracić na tym pieniędzy. I teraz co się tu wydarzyło? Zobaczcie, cena w piątej fali, czyli mieliśmy tu raz, dwa, trzy, cztery, piątym ruchem uderzyła w dno, wybijając to dno, po czym nastąpiła, tak, domknięcie klastra geometrycznego, zaraz go pokażę na MetaTraderze. Mocna reakcja popytowa, narysowała nam się formacja jak gwiazda poranna na interwale dziennym, czyli dosyć mocnym. Na interwale tygodniowym już jest trochę słabiej, bo ta formacja nie jest aż tak wyraźna, ale ona jest, zaraz Wam pokażę. Co prawda jest tutaj świeca, która ma cień z dołu i korpus, no powiedzmy, że można to nazwać shakeoutem, czy też młotkiem, aczkolwiek nie do końca on jest taki wzorowy, no tak jakby trochę mu czegoś brakowało, ale no powiedzmy, że jest to młotek. Wracam na interwał dzienny, jednodniowy. No i tak, no mamy popyt, cena zaczyna rosnąć, nawet gdzieś tutaj dochodzi do najwyższego szczytu. Ja już mam tutaj gdzieś swój zysk na kontraktach. Chwileczkę, muszę to wyciszyć telefon. I teraz tak, kiedy ja uznam, że już jesteśmy, że już te spadki się zakończyły tutaj, te trwające spadki, a rozpoczęła się fala ostatnia wzrostowa, której zadaniem jest wybić ten szczyt, czyli 13800. No, będę miał pełne przekonanie co do tego w momencie, znaczy może jeszcze nie pełne, ale większe przekonanie co do tego w momencie, kiedy cena wyjdzie powyżej tego szczytu. Potem zaliczę overbalance, który zaznaczyłem tutaj żółtą linią, czyli złamię trend tutaj tego ostatniego ruchu. Wtedy będę wiedział, że atak już jest na ten szczyt. Kolejny element to przebicie tej czerwonej linii trendu spadkowego, później test z drugiej strony. I atak na tą różową linię. Dopiero tak naprawdę stuprocentowa, a właściwie pewność, nie może nie 100, tylko 99% przekonania mojego, że jedziemy już na ten szczyt, dopiero będzie po osiągnięciu tego poziomu. No oczywiście z tego poziomu już jest niewiele do szczytu, więc ten zysk też będzie niewielki. Dlatego tutaj no, trzeba niestety to ryzyko na siebie przyjmować i wchodzić w te transakcje w tych miejscach, które są o wiele bardziej ryzykowne niż transakcje po przekroczeniu tej linii. Oczywiście ja nie mówię, że tu należy wchodzić w buy, tylko dopiero jakby tutaj ten poziom określa nam zmianę trendu, a przyłączać się do trendu należy po korekcie, tak? Czyli dopiero jak ten rynek zawróci i wtedy zgodnie z trendem jedziemy do góry. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne, w żaden sposób tego nie traktujcie, to są tylko moje prywatne spostrzeżenia. Nie wiem, jak to się powinno mówić, tą regułkę, żeby być zwolnionym z odpowiedzialności. Ciekawy mechanizm a propos. Także to są te poziomy. No ja nie ukrywam, że te transakcje, które tu miałem zawrzeć lub zawarłem, to tutaj już mi dadzą gigantyczne zyski, jeżeli w ogóle cena tu dojedzie. Także. A mój cel oczywiście to zakończenie tego ruchu i atak na ten szczyt, tak? Ponieważ cały czas wyznaję teorię, że już jesteśmy w trendzie tutaj wzrostowym, który jest korygowany korektą w tym miejscu. Zresztą widać nawet, że ona jest dłuższa w czasie. Nie ma tak mocnego takich mocnych zasięgów jak wcześniejszy impuls, który zresztą miał overbalance. Także z pełnym przekonaniem uważam, że atakujemy ten szczyt. Kwestia jest tylko teraz taka, żeby w odpowiednim miejscu i czasie zająć pozycje zakupowe, tak? Ja te pozycje zakupowe zająłem tutaj. Oczywiście przyjmuję, biorę to ryzyko, że
Może ta cena nam tutaj jeszcze zjechać, choć w tej chwili wszystko wskazuje na to, że nie powinna. Mamy formację, mamy klaster, duży interwał zamknął się powyżej linii trendu, czyli linia jest akceptowalna. Poza tym jesteśmy w bardzo silnym wsparciu dla cen na interwale dziennym, a być może i tygodniowym, już nawet to nie, w tej chwili nie jest istotne. Dobra, przejdziemy teraz na platformę MetaTrader. I co tutaj się dzieje? Zaczniemy od tygodniowego interwału. Aha, najpierw muszę skasować tutaj mierzenia swoje. Ok, teraz to będzie widać. Na interwale tygodniowym, choć co prawda RSI nie zjechało nam poniżej 30, to na interwale tygodniowym mamy wyraźny, bardzo dostrzegalny shakeout. Czy też, jak to niektórzy mówią, młotek. To wszystko oczywiście jest także w strefie wsparcia dla ceny i ostatnia luka, która była mniej więcej tutaj, już na tygodniowym tego nie widać, na dziennym lepiej, już te luki sobie pousuwałem, o tu mieliśmy tą lukę, ona została idealnie w punkt domknięta. Została domknięta, po czym nastąpił strzał do góry, zbudowała się formacja, to wszystko poparte klastrem geometrycznym, wsparciem. Tylko teraz zwróćmy uwagę z bliska, co się tutaj dzieje. Ano z bliska dzieje się tutaj tak, że zobaczcie, że ja nawet sobie tu skutecznie dokładam kolejne pozycje. Tu była moja pierwsza pozycja, która wypaliła. Zaraz powiem, dlaczego wypaliła. Tutaj była moja druga pozycja, czyli cena wyjechała do góry, cofnęła się, więc ja tutaj sobie jeszcze dołożyłem. I znowu, zobaczcie, praktycznie wszystko idzie w punkt. Teraz powiększę, będzie lepiej widać. Pierwsza moja pozycja była z samego dołka. Ona niestety tu nie jest zarejestrowana, zaraz wam powiem dlaczego. Tu była moja pierwsza zarejestrowana pozycja. Cena wyjechała do góry, cofnęła się. Zobaczcie, tu na tym punkcie znowu zająłem pozycję na buy. I co się stało? Znowu strzał do góry. Tak? Po strzale do góry korekta. Zobaczcie, tutaj zjazd do dołu. Tu była znowu moja pozycja zlecenia oczekujące, które się nie otworzyło. Zaraz powiem dlaczego. Musiałem ręcznie to zrobić trochę później tutaj. I znowu strzał do góry. Niech mi teraz ktoś powie, że analiza techniczna nie działa, jeżeli praktycznie w każdym miejscu idealnie pozycje są zajmowane. No, nie popadajmy też, znaczy ja nie mogę popadać w jakiś samozachwyt, no bo to jest najczęstszy powód zguby tradera, także trzeba się liczyć, trzeba cały czas mieć z tyłu głowy swoje niepowodzenie, trzeba to zakładać, przyjmować, że można się mylić i co się stanie wtedy. Jak się do tego przygotować, to jest podstawa. No i teraz tak, tutaj, czyli na poziomie ceny 7745 jest dość istotny punkt, ponieważ mamy tu zasięg korekty wcześniejszej. Dodatkowo ta sama korekta wyznaczyła nam dość mocną strefę oporu dla ceny i moim zdaniem w momencie, kiedy cena tutaj dojedzie, może nastąpić zawrócenie i tylko teraz pytanie, czy to zawrócenie to będzie w formie korekty? Znaczy mogą być takie scenariusze. Cena przejdzie przez to przez masło. Jak przez masło? Nóż przez masło ciepłe. Tym samym jeszcze wybijając linię trendu. Jeżeli będzie bardzo silny popyt, może to się wydarzyć. Będzie super. Dla mnie idealnie, genialnie. Trochę bardziej prawdopodobne jest to, że tutaj cena będzie sobie lawirować, może konsolidować się, a może od razu zostanie odbitka wykonana, tak jakby ktoś piłeczkę od tenisa odbił i pojedziemy w dół i ten zjazd w dół będzie testem jakby całej tej formacji, czyli tak zwaną korektą. Może się to również wydarzyć. Może się również wydarzyć tak, że z tego miejsca cena pojedzie właśnie na ten atak, na to dno, którego no, zakładam kilka procent tylko szans na to. Takie są scenariusze, natomiast dopóki cena tu nie dojedzie, cały czas bym optował za tym, że jednak będzie się kierowała ku górze. Także tutaj śmiało sobie zająłem jeszcze raz sobie zająłem pozycję. Teraz tak, na chwilę zrobimy pauzę, bo tu się ktoś do mnie dobijał silnie, ważny telefon. Poczekajcie chwilę. Dobra, wracamy. Więc tutaj z tego miejsca cały czas cena powinna dążyć do tego poziomu. Oczywiście również trzeba zakładać, że mogę się mylić. No niektórzy, no nieważne zresztą. W każdym razie tutaj
do tego miejsca cena powinna dojeżdżać, nawet do tej linii trendu. Być może to się z czasem zbiegnie tutaj czasowo, o właśnie, że tutaj to skrzyżowanie nam zostanie zaliczone. No póki co, zakładam wzrosty, ale zabezpieczam te pozycje, bo mówię, nie ma jeszcze pierwszych takich zasadniczych przesłanek do tego, żeby to potwierdzenie wyższe uzyskać. Gdybym chciał to zrobić, to musiałbym zrobić tutaj taki ruch. No dokładnie. Dopiero tutaj, jeżeli sobie to wyznaczymy na platformie MetaTrader, to 8303 to jest taki poziom, który zakłada, że już jest dużo bezpieczniej i już możemy bardziej spodziewać się wzrostu długoterminowego, ataku na ten szczyt. A to, co się będzie działo tutaj, to będzie dość silna walka. Już po tej świecy widzę, że będzie dość silna, tak? Bo ta świeca już nawet nie dojechano jeszcze do poziomu, a już reakcja dość mocno nastąpiła, spadkowa. Także tak to właśnie wygląda, jak widzicie. Nie jest to trading, to nie jest coś, co jest czarno-białe, że sobie nagle uznaję, że będą wzrosty, moja metodologia mówi, że będą, no to muszą być. Mamy na pewno rację, no bo czemu mam się mylić? Nie. To tak nie wygląda. Sam handel to też nie jest tylko wyznaczanie poziomów i przewidywanie ruchów zachowania ceny, ale jest to na pewno też zarządzanie kapitałem oraz odpowiednie dawkowanie tego po prostu wchodzenia w rynek i zabezpieczania kapitału. A wręcz bym powiedział, że jest to po prostu statystyka. My tą przewagę statystyczną odnajdujemy i na tej podstawie zarabiamy pieniądze. Oczywiście tu mówię jako trader, a w tej chwili wracamy do naszego poziomu, naszej giełdy, gdzie wielu z Was jest po prostu inwestorami. Ja też jestem inwestorem. I w tym momencie oczywiście, tak jak Wam już od wielu tygodni, a nawet miesięcy tłumaczę, że dopiero w tych miejscach zaczynam. Tu sprzedawałem. Trochę tu sprzedawałem, ale większość tu sprzedawałem. Teraz tu jakby kupuję z nadzieją na to, że będziemy jechali na wzrost. No i już te kupowanie inwestycyjne też to oczywiście różnie można sobie założyć. Jeżeli ktoś dysponuje stosunkowo małą częścią swojego całego kapitału, no to nie musi się bać o spadki, no bo tak czy inaczej później ten wzrost nastąpi, więc po prostu później trzeba przetrzymać tą stratę inwestycyjną, tak? Bo mamy fizycznie kupionego Bitcoina, on fizycznie jest, jego wartość jest zarejestrowana, lub też jeżeli to jest duży kapitał, no to wtedy, jeśli okaże się, że tutaj się myliliśmy, to warto jakby rozważyć wyjście z Bitcoina, jeżeli to zejście będzie głębsze, a albo będzie na tyle głębokie, że tutaj zjedzie do 7,07 i nie zareaguje. Dlatego, że ja uważam, że nawet gdyby tutaj pojechali, to i tak powinna być reakcja na 7,07. Jeśli nie będzie reakcji, to będzie bardzo zły znak. No ale to są scenariusze, którym mówię, kilka procent dajemy szans na realizację, tylko kilka. To tyle, jeśli chodzi o Bitcoina. Bitcoin dominacja. O, zobaczcie, moja piękna anomalia. Zobaczcie, jak ona się tutaj prezentuje. Wczoraj otwierałem wykres, w ogóle były te poziomy niedotknięte. Dzisiaj otwieram wykres, zobaczcie. Kto mi teraz zarzuci, że moja analiza nie zadziałała, jeśli na wykresie w tej chwili widać ewidentnie, że cena dojechała do mojego poziomu i za pierwszym razem bardzo silna reakcja, potem drugi raz dojechała i znowu reakcja, która już jest reakcją wzrostową w zmieniającą trend. Dlaczego tak uważam, że zmieniającą trend? Dlatego, że po pierwsze, no, wybiła linię trendu spadkowego, wcześniej mówiłem, że to może oznaczać tylko spowolnienie trendu, osłabienie go. Owszem, może, ale jeżeli do tego dołączymy jeszcze tutaj, dołączymy do tego te strzałki, które oznaczają, że mamy coraz wyższe dołki, coraz wyższe szczyty. Zobaczcie, tu mieliśmy dołek, następnie kolejny dołek już był wyżej, tu mieliśmy szczyt i kolejny szczyt również jest wyżej, czyli oznacza to, że nowy trend zaczyna nam się kreować do góry, tak? Tu mieliśmy coraz niższe szczyty dołki, tu mamy coraz wyższe. Ostatecznym potwierdzeniem będzie oczywiście overbalance, który mamy na tym poziomie 71,90.
No ale to nie jest miejsce, w którym, że tak powiem, zagrywamy. To jest miejsce. Ten wskaźnik ma nam pomagać jakby decydować, czy lokować kapitał w Bitcoinie, czy lokować kapitał w kryptowalutach pozostałych. No i jaki z tego wniosek jest ogólny? No jeżeli mamy A, B, C, zejście, korekty, która zareagowała, zmienia trend, no to teraz tak. Teoretycznie zgodnie z trendem powinniśmy atakować ten szczyt. Ten szczyt już znajduje się w bardzo silnym oporze z interwału aż tygodniowego, więc ten szczyt będzie atakowany. Być może będziemy mieli nowy szczyt, ale ta cena powinna się tu albo konsolidować, albo po prostu wracać z tego miejsca. Nie wierzę, że tak po prostu sobie za pierwszym czy drugim razem przejedzie przez tą strefę. Poza tym, jak wiecie, to jest wszystko ograniczone od 0 do 100 i tutaj nie ma innej wartości. Także skoro jesteśmy w skrajnie wysokiej wartości, no to nie liczyłbym na jakąś silną dynamikę tutaj, tak? A wręcz odwrotnie, jak trend już zawróci i te ruchy, które były tutaj, nie przestaną być korektami, a stworzy się nowy impuls spadkowy, to dopiero tu będzie dynamika. Także wiecie, rynek jest fraktalny, powtarzalny i jeśli mamy teraz górkę i mieliśmy wzrosty, to na pewno będą też później spadki i nowe dołki. I później jakby tylko trzeba wyczuć ten moment, żeby przeobserwować, w którym momencie te alty przejmą kontrolę i na pewno będzie taki moment, że doczekamy się tak zwanego boomu, jak to niektórzy mówią, szaleństwa, czy jeszcze inaczej to się nazywa, w którym nagle te alty po prostu zaczną nabierać tak mocno wartości, że to, co widzieliśmy tutaj, to będziemy mieli w drugą stronę. Póki co, to się tutaj powinno mucić w okolicach szczytu. Na pewno taki ruch, który tu wystąpił, dość mocny, dynamiczny, wychodzący powyżej szczytu, to gdzieś za chwilę powinniśmy być może tutaj mieliśmy jakąś strefę oporu, po dojechaniu do tej strefy być może nastąpi zawrócenie, mówię być może, bo to nie jest szczegółowa analiza, i ten ruch zostanie skorygowany, tak, czyli będziemy mieli korektę, czyli gdzieś tam Bitcoin się zatrzyma, a alty przyspieszą w stosunku do niego. Poza tym już mamy dość wysoko RSI na dziennym, także widać, że już nie ma siły. Nie ma już siły za wiele, czy zaczyna mu brakować siły do wzrostów. No, to tyle jeśli chodzi o dominację. No jak ja to interpretuję? Nijak. W zasadzie w tej chwili to mi do niczego nie jest potrzebne. Dla mnie, ja widzę, że Bitcoin jest w ważnym miejscu i on w tej chwili rozgrywa całą sytuację, co jest poparte tym wzrostem. I skupiam się na Bitcoinie bardziej, tak? Teraz tak. BNB nie omawiam, bo wczoraj wszystko opisałem. Znacie moją teorię, nie będę tego powtarzał. Zajrzę tylko, czy tu się nic nie zmieniło. Nie, dobra. Chociaż coś się zmieniło, dotknęło domu. No właśnie, dobra, nie omawiam. Nie, wiem, że to kusi jak magnes, ale to trzeba niestety wrócić do... Kto chce popatrzeć na BNB, to zapraszam do lektury wczorajszej. A teraz to, czego nie przeanalizowaliśmy wczoraj, czyli na pewno Ethereum. Zobaczmy, co się dzieje w Ethereum. Właściwie to już to możemy sobie usunąć. To działało, ale już jest nam niepotrzebne. Zobaczę, czy się wszystko nagrywa. Ok. To też nam jest niepotrzebne i to też. Mieliśmy piątą falę. Raz, dwa, trzy, cztery. No właśnie. Falowo wygląda to tak, jakby tu się miała fala czwarta rozpocząć i potem fala piąta, która wybije dno. Jest to możliwe falowo. Natomiast no, zobaczcie. Cena dojeżdża sobie do kolejnego poziomu zatrzymania dla fali A. Zresztą nawet zacznijmy od początku. Czy to jest przypadek, że tak? Ta czarna linia, zobaczcie. Raz, strzał do góry, dwa, strzał do góry, trzy, strzał do góry. Widzicie, jak działa ta czarna linia? W końcu za czwartym razem nie wytrzymała, tak? No to kolejny poziom, tak? Dojazd, tutaj pierwszy, zobaczcie, pierwszy dojazd, od razu cień wysoki, strzał do góry. Drugi raz, strzał do góry. Cały czas trzyma tą cenę. Nie wytrzymało, zjechali dalej do kolejnego poziomu. Zobaczcie, nawet zrobię zbliżenie. Zobaczcie, zrobiłem zbliżenie tego uderzenia tutaj. Jest idealnie w punkt, po prostu dotyka delikatnie poniżej i jest zawrotka, także to nie są przypadki, to nie jest coś, co się dzieje przypadkiem. Mało tego, dodatkowo przy niskim RSI,
Zobaczcie. RSI, które zjechało nam poniżej 30, 21,96. Buduje nam się formacja, czyli objęcie hossy. To objęcie hossy w tej chwili wygląda, jakby było testowane, czyli tutaj gdybym miał na Ethereum zagrywać, to jest cały czas transakcja przy wysokim ryzyku, tak? Ponieważ nie mamy jeszcze zawrócenia trendu. My spekulujemy, że stąd się może rozpocząć zawrócenie trendu, czyli dość duże ryzyko i niska, ale w zamian za to niska cena, także tu jest wiele przesłanek do zawrócenia rynku. No i gdzieś tutaj tak naprawdę cały czas jesteśmy na etapie, w którym jeszcze można powiedzieć, że warto w Ethereum zajmować pozycję do wzrostów. Z tym, że jesteśmy przy wysokim ryzyku. To ryzyko zmniejszy się w momencie, kiedy jakby trend nam się złamie, a w tej chwili tego trendu złamania jeszcze nie widać, tak? No oczywiście po momencie złamania trendu wtedy będziemy mieli mniejsze ryzyko, większe przekonanie wzrostów, ale też wyższy zakup. Z tym, że pamiętajcie, że to jest fala A. Fala B, potem C. Dopiero po zakończeniu korekty powinien być atak na szczyt. Także trochę to w Ethereum potrwa. Widać, że to nie będzie łatwa droga. No ale na pewno gdybym był inwestorem Ethereum, to pewnie uznałbym to miejsce za dobre, potencjalnie dobre. Dobra, możemy sobie zerknąć na Ethereum do Bitcoina. No tutaj to wygląda gorzej, dlatego że mieliśmy pewnie na tygodniowym interwale formację. Tak, mieliśmy formację wzrostów, niskie RSI, super, super przesłanka do dalszych wzrostów, ale cena dojechała nam, paliwa starczyło tylko po to, na tyle, żeby dojechać tutaj do stestowania tej linii, która była linią trendu wzrostowego, z drugiej strony, no i paliwa zabrakło. Skoro rynek zawrócił, to nie jest dobry znak, to nie jest dobry znak, na pewno to nie jest dobry znak. Więc te uderzenia teraz tutaj niskie RSI będą, nie będzie być może siły. Tu jest dopiero pierwsza jakaś strefa wsparcia dla ceny. Może nawet ta cena nam tu dojechać. No, pierwsza rzecz to chciałbym zobaczyć, czy wybije tutaj to dno, czy nie wybije. Czy wybije to dno, czy nie wybije. Jest szansa na wybicie. Także to nie jest oczywiście analiza szczegółowa, tak? To żebyście nie upatrywali się w tym, co mówię, szczegółowej analizy. To jest bardziej obserwacja tego, co się dzieje na Ethereum do Bitcoina. Dobra, Litecoin, LTC. Znowu, impuls, korekta, 5 fal, no i proszę. Reakcja na poziom, tu przejechany poziom, stestowany z drugiej strony i bach. Znowu w dół, reakcja na poziom dosyć silna, ale RSI na tygodniowym nie zeszło nam jeszcze do 30. Jeden dzień. Piękne objęcie hossy. Tu RSI mamy nisko. Także na pewno znowu rynek pokazuje nam, że jest chęć do jakichś wzrostów. Ja nie mówię, że to już w tej chwili te wzrosty to jest odwrócenie trendu, ale może to być właśnie początek dla odwrócenia trendu. Może to być początek dla odwrócenia trendu. Jest tutaj do tego przesłanka. Gdybym chciał kupować Litecoina, to po zrobieniu tej formacji przy tak niskim RSI być może bym do rynku chciał dołączyć. Dobra, a do Bitcoina? No i tu widzicie, one bardzo bliźniacze się zachowują znowu. W sensie one, czyli Ethereum i Litecoin. Czyli linia przełamana trendu, wcześniej była akceptowana, także ona jest dobrze wyznaczona, bo tutaj była zaakceptowana. Potem została przebita, stestowana z drugiej strony, jedziemy w dół. RSI jeszcze dość całkiem, znaczy może wysoko to nie, ale nie zjechało poniżej magicznego 30. Także też to wygląda słabo. Ethereum i Litecoin wyglądają tak w stosunku do Bitcoina. Jakby jednak Bitcoin miał te przyspieszenie mieć teraz o wiele silniejsze niż te dwie kryptowaluty. One do dolara wskazują chęci wzrostów, pokazują, że tak, może w tej chwili będzie już wzrost z tego miejsca, ale do Bitcoina niestety nie, wręcz odwrotnie. Czyli to trochę wygląda tak, jakby jednak Bitcoin jeszcze trochę wyprzedził te kryptowaluty. No oczywiście do czasu. Wszystko jest, musi być wzrost, musi być spadek, także gdzieś te spadki się na pewno zakończą i potem będzie wyprzedzanie w stosunku
Bitcoina, ale na razie jeszcze nie możemy tego stwierdzić. Trend się nie złamał, nie widać wzrostów, nie widać wyższych szczytów, dołków. Brakuje nam gdzieś tu formacji, potem wyjścia powyżej tą linię. Oczywiście linia nie jest najważniejszym wskaźnikiem. Jeżeli tutaj nastąpi formacja przy niskim RSI i wystrzał, to ja sobie tą linię po prostu przesunę niżej i powiem, że ten trend mi po prostu zwolnił. Tak? Im niżej ta linia trendu wzrostowego, tym trend jest wolniejszy. A im wyższy, jeżeli ją podnoszę, to znaczy, że trend przyspiesza. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale gdybym to miał na Bitcoinie pokazać, tylko tak szkoleniowo, to w momencie, gdy byliśmy tutaj, tu, to pierwsza linia trendu była przeze mnie wyznaczona w taki sposób. Ale już kolejna została wyznaczona w taki sposób, czyli tutaj widać było, że trend po prostu przyspiesza, tak? Jeszcze kolejna była tutaj, już jej teraz nie ma, bo ona już przestała być użyteczna dla mnie. To był trend najszybszy. Dobra. Zrobiliśmy Bitcoina, dominację Bitcoina, Litecoina i Ethereum, a teraz przejdźmy do tych dziwnych wynalazków, przepraszam, nie obrażając nikogo, mam nadzieję, które poprosiliście w komentarzach. Czyli tak, niech to będzie najpierw FED. Zobaczmy, czy mamy... Ciekawe, w ogóle może być tak, że niektórych nie ma, niektórych z tych kryptowalut nie będzie na TradingView. Zaraz zobaczymy. FED. Dobra, mamy FED. Mamy na Binance i na HIT BTC. Zobaczmy, który wykres jest starszy. Tu mamy luty. Luty 2019. A na HIT BTC marzec. Dobra, czyli wracamy do tamtego. FED. SD. No dobra. Cóż, na pewno długoterminowo trwa trend spadkowy. No to chyba nie ulega wątpliwości. RSI jest dość niskie, czyli wygląda to na jakby na taką kryptowalutę, która, w której brakuje po prostu sprzedających, że cena spada, ale mimo wszystko tych sprzedających za wielu nie ma. Przypuszczam, że może jakiś niski wolumen. No i coś tu na dole się zaczyna dziać. Zróbmy sobie zbliżenie tego, co się tutaj dzieje. Coś tu się zaczyna dziać. Dobra, na pewno gdzieś stąd cały czas trwa trend spadkowy. Musimy sobie wyznaczyć ostatni impuls spadkowy. To będzie tak, stąd. Czyli nas interesuje w tej chwili ten ruch. Mieliśmy impuls, korekta. No to już pierwsza zła informacja jest taka, że dopóki tej korekty nie przebijemy, to nie ma co mówić o w ogóle złamaniu tego trendu. A tą korektę przebijemy dopiero aż tutaj. Czyli dopóki ja nie wyjdę, nie zobaczę wyjścia powyżej ten szczyt, to nie mogę stwierdzić, że w ogóle ten trend się tutaj łamie. Spadkowy. No ale powiedzmy, że zwróćmy teraz uwagę na to, co się dzieje tutaj. A to jeszcze daleka droga. Tak. Powiem tak, jest dość prawdopodobne, że ta cena będzie chciała dojechać gdzieś tutaj do tych poziomów, w których dopiero zobaczymy, czy co się wydarzy dalej. Jeszcze teraz tak, tylko tu muszę zbliżyć. Tak, czyli mamy, zobaczcie, jak się zbliżymy tutaj tej sytuacji, która jest na dole, to zwróćcie uwagę, że tak, tu mieliśmy najniższy dołek, potem jakiś tam niewielki ruch wzrostowy spowodował, że kolejny szczyt nie został wybity, co prawda, ani ten poprzedni,
ale dołek również nie został wybity, bo już to zejście niżej nie wybiło nam nowego dołka, czyli kolejny dołek jest wyżej. Po czym kolejny szczyt, czyli ten, czy nawet już ten, jest wyżej. Kolejny dołek wyżej, szczyt wyżej, czyli tutaj ten szczyt i ten dołek. Czyli gdzieś tu podejmowane są jakieś próby. No i jest całkiem możliwe, że jeżeli ten szczyt został wybity, ten dołek już jest niższy, wyższy, to że ta cena pojedzie nam tutaj w te rewiry. Nie jest to mocna analiza, bo ona nie opiera się na wielu różnych przesłankach, tylko na, powiedzmy, że jednej, może dwóch, ale jest tutaj pewna szansa, że dojedziemy do tych poziomów i gdzieś bym tu może poszukał jakiegoś oporu dla ceny. No, niektórzy powiedzieliby, że to, co wcześniej było tutaj dołkiem, że powinno być stestowane z drugiej strony. Ja akurat tego nie analizuję w ten sposób. Więc chociaż mówię, znam analityków, którzy tylko na tym się opierają, ale ja jakoś nie mam do tego przesłania. No ale nawet gdybyśmy się ich wiedzą kierowali, to zjazd do dołu może spowodować, że korekta będzie chciała te rewiry tutaj testować. Także no powiem wam, że jest szansa na to, że ta cena tutaj pojedzie do góry. Na razie zostawmy to tylko w ten sposób, że pojedzie do góry. Bez jakby inaczej, szanse na to, że wybije dołek są bardzo małe, szanse na to, że wybije ten szczyt i dojedzie aż tutaj są dość duże, ale cała moja analiza nie jest bardzo mocna, tak? Moja cała analiza nie jest bardzo mocna tutaj w tym przypadku, więc ponieważ, no chociażby dlatego, że zobaczcie, znowu ja może daję wam nadzieję tutaj na tą kryptowalutę, ale to jest przede wszystkim błędne koło, bo nie powinno się podejmować decyzji handlowych niezgodnych z ogólnym kierunkiem trendu. Ogólny kierunek trendu tutaj jest spadkowy. I nawet jeśli tutaj w tej chwili dostrzeżemy jakieś wzrosty, to pamiętajmy, że te wzrosty należy traktować tylko jako korektę spadków. Oczywiście nie mówię, że ta korekta później się nie zamieni we wzrosty, ale powtarzam, długoterminowo musimy to traktować jako korektę, ponieważ tak nam nakazuje trend. I tak nam trend mówi, jedziemy w dół, a my chcemy w tej chwili podejmować decyzję o wzrostach. No to czyli podejmujemy decyzję przeciwko trendowi, która będzie raz, że niezgodna z trendem, a dwa, że jeżeli będzie to na korektę, no to ta korekta nie daje perspektywy dużego zysku, tak? Korekta zawsze jest słabsza, jest o połowę, powiedzmy, mniejsza, tak w cudzysłowie o połowę, niż impuls. To zależy od samej korekty. Zobaczmy sobie, jak ta kryptowaluta wygląda do Bitcoina. Fiat. BTC. No pewnie Binance raczej to będzie. No, tu wygląda to bardzo podobnie jak do dolara. Trend spadkowy. I to dość silnie spadkowy. Impuls, korekta, impuls, korekta, impuls. No i teraz mówię, znowu wedle nauki ludzi i ich metodologii, to gdzieś tutaj, powiedzmy, tu był ostatni impuls. Korekta, impuls, czyli może ta korekta dojechać nam do tych poziomów. A zobaczmy, jak to wygląda w zbliżeniu tutaj. No gdzieś tu złamanie trendu. Zobaczmy jeden dzień. No gdzieś tu powiedzmy, że złamanie trendu jest zauważalne, tak? No bo zobaczcie, dołek. Tutaj niż nie jest wyższy i tu też nie jest, ale tu już jest wyższy szczyt. Jak ta cena stąd zawróci, to również będzie wyższy dołek. Opierając się na analizie moich kolegów, to znowu cena wyjeżdża impulsem powyżej ostatniego szczytu, po czym korekta wraca, testuje ten poprzedni szczyt jakby z drugiej strony, tak? Tak to wygląda. Tak to wygląda. Więc jest to na pewno jakieś miejsce gdzieś znowu do zakupów. Z tym, że znowu powtarzam. Albo jesteśmy ryzykantami i na chybił trafił celujemy, że może to już jest odwrócenie trendu, ale ryzyko jest dość duże. Albo gramy na korektę, której zasięg będzie, powiedzmy sobie, zaraz powiem jaki. No właśnie.
właśnie. Tu się też paliwo może już skończyć na ten impuls. Bo jak sobie sprawdzimy w ostatnich spadkach korekty. No właśnie, to ta korekta jest idealnie z tą korektą. Zaraz wam to narysuję. Ta korekta. I ta korekta są identyczne. Więc dopóki ja nie zobaczę złamania tych korekt, a złamanie tych korekt zobaczę dopiero kiedy, zaraz wam pokażę. Już nawet nie robię takich bardzo szczegółowych tych pomiarów. Dopiero tutaj. Czyli ta korekta jest równa, więc ten trend mógłby zostać utrzymany, więc szanse na to, że to wsparcie nie wytrzyma, są tak samo wysokie jak na to, że to wsparcie zadziała. Także nie jest to coś mocnego, super mocnego. Aczkolwiek w tym FED gdzieś tam ten potencjał być może zostanie dostrzeżony, ale nie na jakieś długoterminowe wzrosty. Długoterminowych wzrostów doszukujemy się tam, gdzie trend jest wzrostowy i atakujemy kolejne szczyty. Tu trend jest spadkowy cały czas. Dobra, następna kryptowaluta to jest Atom. Zobaczymy, czy takie coś jak Atom funkcjonuje. Zobaczę tylko, czy nagranie nam idzie. Atom. Atom. USD. No mamy tutaj tego trochę. Atom USD. Mamy na Krakenie, Binance, Poloniex. Zobaczymy, gdzie to jest najdalej. Kraken. Kraken. Kwiecień 19. Binance. Kwiecień 19. Poloniex. Kwiecień 19, no proszę. Dobrze się Atom ustawił od razu na starcie na wszystkich giełdach. Mitrix. Kwiecień, no. Dobry sztab mieli. Atom. USD. No to nie wiem, gdzie powiedzmy, gdzie pewnie. No załóżmy, że Binance pewnie ma dość duże obroty, więc zostawmy to na Binance. No i co? Na pewno trend spadkowy, czyli znowu gdzieś to wystartowało zanim długoterminowo spadkowy, ale zobaczcie tutaj od września mamy wzrosty. Od września mamy wzrosty. Ok. Września mamy wzrosty. Tylko zobaczmy, dokąd te wzrosty dojechały. Dobra. Teraz jeszcze sprawdźmy, co się tutaj działo w tych spadkach. Słabo to jest widoczne. Przeskakuję między interwałami, bo nie gniewajcie się, ale teraz robię to po prostu na bieżąco. Nie wchodziłem tu zupełnie wcześniej. Zdaje się, że tu jest duża korekta. No, powiem wam, że na pewno te spadki się zakończyły. To już jesteśmy pewni tego. Tu mamy wzrosty. Trend przyspiesza. No. Powiedzmy, że to już byłaby chyba spora przesada, gdybym go aż tak przyspieszył. Chociaż niekoniecznie. Tutaj niektórzy analitycy powiedzieliby, że tu jest jakiś kanał wzrostowy, tak? O, w ten sposób. Niektórzy takie kanały sobie rysują. Ja raczej kanałów nie preferuję, chociaż no nie mówię, że one nie działają, ale że ta cena, powiedzmy, będzie teraz w tym kanale się poruszać do czasu jego wybicia z którejś ze stron. Ale ja raczej tutaj tylko kieruję się trendem, czyli gdybym miał się skupiać teraz tak, jeżeli wiemy, że trend zawrócił, ok, na razie nie mamy przekonania co do tego, jak długo będzie trwał ten trend, czy to jest korekta wyższego rzędu tych spadków, czy po prostu trend, i bym się na tym tak nie skupiał, czy korygujemy ten ruch impulsowy w dół, skupiłbym się tylko na tym trendzie. No, to, co jest pewne, to to, że ten trend trwa. Teraz tak. Tu przypuszczam, że te korekty były takie same. No właśnie.
Idealnie, 115. Bardzo ładnie, bardzo to się ładnie zachowuje. A tu mieliśmy małą jedynkę. Nawet możemy to nawet falowo rozpisać. 1. Jeden. To było głębokie zejście A. Tu mieliśmy trójfalowe B. I zakończenie korekty C. Pędząca. Możemy sobie dopisać. Pędząca. Dobra. I teraz tak. Jeszcze chwilę. Głęboki zjazd do 9,4,1. No, powiem Wam, że to może być dość ciekawe. Jeżeli to jest fala trzecia, jeżeli to jest fala trzecia, jeżeli to jest fala trzecia, to tutaj mamy zasięg tego ruchu. Pytanie tylko teraz, w którym miejscu przyłączyć się do tego nowo powstającego trendu? W którym miejscu? Szczyt został wybity. Ja bym to zrobił tak. Na pewno oczywiście po korekcie. Tylko teraz po której korekcie? Czy jest sens analizować tutaj ten ruch wewnętrznie, falowo? Niekoniecznie. To jest wewnętrzna struktura, falowo wewnętrzne struktury nie zawsze się sprawdzają. Myślę, że poczekałbym gdzieś tutaj na dojechanie do tej linii trendu. Być może nawet tutaj z jakimś wewnętrznym gdzieś oporem dla ceny, gdyby się taki pojawił. No, może to być coś ciekawego. Nie ukrywam, że dodam to do listy swoich obserwowanych kryptowalut. Może trochę nawet na ten temat poczytam. Binance. I no, najlepszym miejscem do zajęcia pozycji było to miejsce, bo był piękny overbalance. To też trzeba sobie to zapisać tutaj. I korekta pędząca, książkowa korekta, naprawdę książkowa. Można było tu zajmować pozycję w ciemno. Bez tych linii jeszcze. Teraz tak naprawdę gdzieś trzeba by poczekać tutaj na to miejsce. I myślę, że to jest śmiało do zrobienia. Dobra, zobaczmy jak to wygląda do Bitcoina. Także widzicie, ja sobie tutaj tą ściągawkę. Co my tam wcześniej? Aha, FED analizowaliśmy, tak? FED ogółem wypadał słabo. Dobra, to sobie skreślam. Natomiast ten atom wygląda bardzo interesująco. Atom BTC. Idźmy już za ciosem i zróbmy ten Binance. Chociaż sprawdzę jeszcze to z Poloniexem. Kwiecień 2019. Oj, przepraszam. Tak, to tak samo wystartowało wszędzie. No właśnie. Teraz tak. Impuls, korekta. Impuls, korekta.
Tutaj, gdyby ten ruch był wyraźnie trójfalowy, to mógłbym powiedzieć, że tu korekta mogłaby się zakończyć. Ale ten ruch nie jest wyraźnie trójfalowy. Nie ma wyraźnych trzech fal, w związku z czym nie widzę tu korekty ABC, która by się zakończyła nam na poziomie zakończenia korekty. Więc przyjmuję założenie, że może to być głębokie A dla tego poziomu, ale nas to specjalnie teraz nie interesuje. Ta struktura jest zbyt młoda, żeby tak to odczytywać. Interesuje nas trwający trend. Na pewno trwa trend wzrostowy do Bitcoina. Na pewno trwa trend wzrostowy. Jest możliwe, że ten trend tutaj przyspieszył z tego miejsca. Zaraz to poprawimy, o tak. Jest to możliwe, lub też teraz może być tak, że on będzie się tutaj trzymał tego, ale może być tak, że ta cena zawróci aż do tego poziomu. No to zobaczymy po przebiciu tej linii. Póki co zobaczcie, ona jest respektowana. Raz, dwa, trzy. Trzy razy była już respektowana. Zobaczmy, gdzie mieliśmy historycznie silny opór. Historycznie silny opór to mieliśmy dopiero, moi drodzy, aż tutaj. Tu jest silny opór. Strefa oporu oczywiście. W tym miejscu będziemy mogli się spodziewać mocnych reakcji sprzedażowych. Póki co, no to nie ukrywam, że to chyba nawet nie muszę tego scenariusza dokładnie Wam opisywać, tak? Cena jedzie, dojeżdża do linii odbitka, dojeżdża do linii odbitka. Tutaj trend jeszcze bardziej przyspiesza, także jesteśmy w trendzie i jeszcze ten ruch jest do złapania. No, fajna to jest kryptowaluta. Na pewno za chwilę ją będę bardzo śledził, gdzie jest RSI. No, zobaczcie. Jak weźmiemy tygodniowe, to dopiero aż jak dojedzie nam tutaj, powyżej 70, dopiero tu będzie słabość rynku następowała. Kurde, to jest fajne. Powiem Wam, że jest to fajne. Podoba mi się. Technicznie i muszę sprawdzić dokładnie, kto mi to podsunął i serdeczne dzięki, no bo nie ukrywam, że bardzo fajnie to wygląda. Oczywiście gdzieś tu prędzej czy później nastąpi korekta wyższego rzędu, ale jeszcze zanim to nastąpi, to można parę dolarów z tego wyjąć, albo bitcoinów. No. Kosmos. Ciekawe, co to za waluta, kosmos. Ale kosmos jest niezły. Dobra, ale nie możemy na kosmosie stać do końca dzisiejszego nagrania. Następna kryptowaluta to jest One, czy One, nie wiem, z polskiego to czytamy, czy USD, czyli Harmony. Sprawdzamy, co tu mamy. Binance. No to zostaje Binance. Oczywiście, jak w większości, trend spadkowy, niskie RSI. Skupmy się na jednym dniu. No, na jednym dniu to bez fajerwerków, bo zaraz Wam coś pokażę. Nic mi tu nie wychodzi z mierzeń zbyt mądrego, oprócz tego, że na pewno trwa trend spadkowy. Tutaj gdzieś tam nadzieja się pojawiała pierwsza dla osób, które kierowały się na wzrosty, no ale jak widać na jakimś tam lokalnym oporze cena zareagowała, którego bym pewnie nawet, sorry, ale wcześniej bym go nawet nie wziął pod uwagę, tego oporu. Naprawdę. Nawet bym na to nie zwrócił uwagi, no ale jak widać, ten opór właśnie zadziałał i cena pojechała nam w dół, wybijając nowe dno. Przyznaję szczerze, że nic z tego wykresu nie odczytuję. Oprócz tego, że mieliśmy nowe dno, które jeszcze wcale być może się nie skończyło. Może tak być, że ten ruch tutaj będzie trwał. A nawet jestem więcej niż pewien, chyba że... Przepraszam, więcej niż pewien, to bardzo źle powiedziane.
No, mniej więcej tak. Nie jest szczegółowa analiza, ale bym się spodziewał zejścia jeszcze raz poniżej tego dołka. A nawet jeśli się mylę, to bym w ogóle ten wykres omijał z daleka. Ok, zobaczmy jeszcze do Bitcoina, jak to wygląda. Binance. Trend spadkowy trwa. Tu jest jakieś zawrócenie. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, czy to można uznać jako zawrócenie. Do tego miejsca zaraz być może cena będzie chciała podążać, ale to jeszcze zaraz zweryfikujemy. W tej chwili te korekty. Ta korekta i ta korekta są ze sobą równe. Więc jeśli te korekty są ze sobą równe, to jest szansa na dołek. A nawet gdybym się mylił i cena pojedzie do góry, to tu jest następne ograniczenie, bo to już będzie ta korekta. Zmieńmy jej kolor na pomarańczowy. I nawet jeśli bym się mylił, to takie ograniczenie powstanie też tutaj. Więc raz, że jest duże prawdopodobieństwo, że jedziemy w dół i zresztą nie tylko do dolara, ale do Bitcoina również. A dwa, że nawet jeśli się mylę i pojedziemy do góry, to za wysoko nie zajedziemy, tak? Tutaj jest pierwsze ograniczenie. Zaraz powyżej szczytu, także specjalnie zasięgu tutaj nie ma zbyt dobrego. Także widzicie, przeszliśmy ze skrajności w skrajność, o ile poprzedni atom był rewelacyjny moim zdaniem i będę go na pewno obserwował, o tyle ta dwa kryptowaluta One nic specjalnego tu nie prezentuje. Dobra, ostatnia na liście to jest Neble USD. No też Binance. Widzę, że chyba ktoś tutaj bardzo lubi Binance. Wybrał kryptowalutę z tej giełdy. Wow! Przeolbrzymia zmienność zamienia się praktycznie w zerową zmienność. Ha, to jest ciekawe. Ale to czegoś takiego już nie widziałem długo. No dobra, ale podejdźmy do sprawy technicznie. Interesuje nas i oczywiście trend spadkowy, czyli coraz niższe szczyty dołki, impulsy do dołu, korekty do góry. I nas interesuje teraz ten ruch, ostatni. Czy w tym ruchu się coś wydarzyło istotnego, zaraz zobaczymy. Jedzie sobie cena w dół, jedzie. I co róż wybija nowe dołki, tu znowu wybiła nowy dołek. Mało tego, przy wybiciu tego dołka, choć LSI już jest praktycznie na 30, czyli sprzedający za bardzo siły nie mają sprzedawać, to strona popytowa nie przejęła tutaj inicjatywy i nie popisała się, bo gdyby tak było, to narysowałaby, została formacja, jakiś duży impuls, duża zielona świeczka, która gdzieś tam poprzednie by wybiła górą, a tu nie dość, że nie ma dużej zielonej świeczki, to nawet są, nawet te małe nie są w stanie wybić poprzednich, także słabo to widzę. I dopóki nie zobaczę tego, co przed chwilą opisałem, co chciałbym zobaczyć, to nawet nie mamy o czym rozmawiać tutaj przy tej kryptowalucie, o jakimkolwiek potencjale, nie? Oczywiście, że może się gdzieś tu z tych poziomów nastąpić odbicie, że może, ale musimy pewną rzecz rozróżnić, gdzie, kiedy mamy do czynienia, że tak powiem, z loterią i chybił trafił, czy się uda, czy się nie uda, kiedy podpieramy się jakimś zachowaniem ceny wcześniejszym, tak? Więc jeżeli z tego poziomu nastąpi jakikolwiek wzrost, to dla mnie to była loteria. No, ja do loterii podchodzę tak, że raczej zawsze staram się odczuwać, że jestem osobą przegraną w każdej loterii.
I to mi daje, że tak powiem, no to mi przez wiele lat daje raczej dobre wyniki, niż w loteriach mam się czuć osobą wygraną. W związku z czym, jeżeli tu by nawet coś się wydarzyło, to ja tym ludziom nie zazdroszczę, którzy się załapali na te wzrosty, bo oni prędzej czy później swój kapitał pewnie stracą. No chyba, że mają jakieś informacje, których my nie mamy. Owszem, wtedy to trochę zmienia postać rzeczy i ci ludzie są o wiele przed nami niż za nami. Dobra, zobaczmy sobie do Bitcoina jeszcze. Binance. Bardzo podobne wykresy. Również trwa trend spadkowy, impuls, korekta, impuls. I z tego miejsca mamy nowy impuls spadkowy. RSI dość nisko, nie pojawiła się reakcja popytu. Jakaś korekta taka, czyli widać było, że tu stąd kupujący podjęli, że tak powiem, próbę wyjścia, podniesienia kryptowaluty, czyli liczyli na to, że z tego miejsca mogą nastąpić wzrosty, no ale tu jakby nikt nie położył na tyle dużego kapitału, żeby ten rynek pchnąć do przodu, tak? Gdyby ktoś położył na, czyli no oczywiście mówię o grubych rybach, które mają duży kapitał, ale może to być po prostu wielu uczestników rynku, którzy mają mały kapitał. Ta sytuacja też nie wystąpiła. Także dla tych, którzy tu robili zakupy, niespecjalnie tutaj wróżę jakieś dobre scenariusze, mimo że widzę, że ten ruch był... Tak, i tu mamy trójfalowy ruch, zobaczcie. Już tak ogólnie na to patrząc tylko, to gdybym sobie wziął jeszcze takie narzędzie, jak fale korekcyjne, to mamy jakąś tam, powiedzmy, falę A, trójfalowe B i C. I tu mamy ruch korekcyjny. Po zakończeniu tego ruchu silna reakcja sprzedażowa. No i być może będzie tak, że pojadą w dół. Oczywiście to nie jest też szczegółowa analiza, także to nie podpierajcie się tym, ale ja nie widzę potencjału w tym wykresie w tej chwili żadnego. Jedyne to, co widzę, to jeszcze raz na koniec wróćmy to. To jest naprawdę bardzo fajne. To jest naprawdę bardzo fajne. Ja nie, oczywiście nie rzucę się na to, jak wygłodniały, że tak powiem, na kubełek z KFC, ale poczekam sobie cierpliwie i gdzieś być może przy tej linii. Tylko widzicie, to jest, jeżeli to jest fala trzecia, to tu może nawet nie być okazji do tej linii, bo trójka to jest coś, co się spotyka nieczęsto na rynku, ale jak już się spotyka, to jest to bardzo duża dynamika. Korekty są płytkie, wręcz nie do złapania. No zobaczymy, ale jak to mówił mój mistrz, rynek był, jest, będzie, nie ucieknie. Także jak nie Atom, to co innego. W tej chwili pilnujemy Bitcoina, zobaczmy, co się dzieje na moich transakcjach. A, miałem Wam jeszcze coś ciekawego powiedzieć. Dobra, to na koniec. Otóż, tu w dołku miałem idealnie ustawione zlecenie na buy i to na bardzo duży, na bardzo dużą transakcję. Jak oczywiście na moje dyspozycje, może dla kogoś to byłyby małe pieniądze. Ale byłyby duże, bo gdyby ta transakcja mi tu weszła, to już bym miał grube naście albo więcej tysięcy dolarów. I teraz tak. Zobaczcie, spróbuję Wam to jakoś teraz pokazać na ostatnim nagraniu. No niestety mam problem techniczny, miałem mały problem techniczny, mianowicie ucięło mi się nagranie. Okej, ale to nic, dogrywamy sobie materiał, więc co chciałem Wam pokazać, to właśnie to jest moje nagranie z ubiegłego tygodnia, 17 grudnia. Nie wiem, czy widać kursor teraz, jak pokazuję, no ale jeśli nie, to będę omawiał film. Pod dołkiem najniższym widzicie moje zlecenie oczekujące, które było ustawione u brokera na całkiem ładnym wolumenie. To jest ta zielona przerywana linia. Jeszcze trochę niżej jest czerwona przerywana linia, to jest stop loss dla tej transakcji. A po prawej stronie przy wskaźnikach cenowych macie takie czerwone przerywane strzałki. To są powiadomienia. W momencie, gdy cena miała dojeżdżać, to jakby
sygnał miałem otrzymywać o tym, żebym jak najszybciej z powrotem wrócił do wykresu, no bo oczywiście lepiej jest taką transakcję otworzyć ręcznie i dopilnować tego, żeby ona została ładnie zrealizowana. No i co się okazało? Zobaczcie, to jest jeszcze to nagranie, bo w tym miejscu będę widział, schodził, będę sobie schodził na niższy interwał i będę w tym miejscu obserwował, czy następuje reakcja popytu, czy nie następuje, czy buduje się. To jest nagranie z ubiegłego tygodnia. Już sobie zamkniemy. Potwierdzeniem tylko w tym nagraniu jest moja transakcja oczekująca, zlecenie oczekujące. No i co się wydarzyło? No właśnie wydarzyło się to, że to jest ten dokładnie moment i w momencie, kiedy cena tutaj dojechała, po prostu zniknęło mi to zlecenie. Mało tego, to zlecenie mi zniknęło razem z powiadomieniami, które były obok. Także wyobraźcie sobie moją wściekłość w momencie, kiedy zobaczyłem, że cena idealnie dojechała w miejsce, na które czekałem rok prawie czasu, czy tam bardzo długo, już nieważne ile, ale bardzo długo na to czekałem. I okazało się, że zlecenie na, i to grube zlecenie, duże zlecenie, zupełnie się nie otworzyło. I dopiero tutaj gdzieś otworzyłem ręcznie, już zdążyłem otworzyć ręcznie sam zlecenie, niestety już o wiele niższym wolumenie, ponieważ no, zbyt duże ryzyko do dołka nie pozwalało mi zwiększyć wolumenu. I piramidowałem to sobie gdzieś tutaj dodatkowo znowu. No to po prostu tragedia. Będę chciał to wyjaśniać z brokerem, jak znajdę na to czas, możliwość, chociażby dlatego, że to się po prostu u mnie cały czas powtarza. Powtarza się i tutaj miałem identyczną sytuację teraz, jak sobie to widzicie teraz cena znowu z tego miejsca bardzo ładnie jedzie do góry i tu miałem znowu zlecenie oczekujące na większym wolumenie i znowu ono się po prostu nie otworzyło, mało tego, po prostu zniknęło, nie ma go. Powiadomienia, które miałem z boku również zniknęły, nie zadziałały, no koszmar, po prostu jakiś koszmar. Dopiero ręcznie zdążyłem tą transakcję otworzyć tutaj na tym poziomie, ale to już nie jest to samo. Ten wolumen już tu bym miał bardzo ładne zyski, a niestety otworzyłem to z połowy i to na niższym wolumenie. Także widzę, że dopóki nie rozwiążę tego problemu, to będzie to dramat, no bo moja wiedza na temat analizy, umiejętności handlowe, no nie załatwią tego, jeżeli nie będę miał działającej dobrze platformy. A może ktoś z Was wie, jakie mogą być przyczyny takiej sytuacji i mi podpowie. No jeżeli jesteście, zdaję sobie sprawę, że są lepsi ode mnie i na pewno lepsi ode mnie też czasami zaglądają i oglądają moje analizy. Jeżeli macie jakiś pomysł, napiszcie mi prywatnie wiadomości mailowej na jurek.s@bithub.pl albo nawet w komentarzach. No bo powiem szczerze, nie za bardzo nawet w tej chwili wiem, co z tym robić, nie? Jak do tego podejść. Także takie są trudności handlu. Ale cóż, starczy już o tym wszystkim. Dzisiaj jest Wigilia, 24 grudnia, bardzo piękny dzień, a jutro i pojutrze jeszcze lepsze. Dlatego zapomnijmy już teraz o handlu, o tradingu, a ja życzę Wam wszystkiego dobrego w te święta, wszystkiego najlepszego, czego sobie tam zapragniecie, na pewno zdrowia, na pewno tych ciepłych, rodzinnych spotkań świątecznych lub no niekoniecznie rodzinnych, niektórzy wolą ten czas spędzać z przyjaciółmi lub jeszcze inaczej. Także życzę Wam wszystkiego dobrego na święta, a na nowy rok, no to już bardziej tak materialnie, życzę Wam tego, żeby w końcu Bitcoin osiągnął upragnione przez wszystkich ATH. No i być może właśnie w związku z nadchodzącym halvingiem oraz tym, że ta analiza techniczna faktycznie wskazuje wzrosty na kryptowalutę, to faktycznie się może to zrealizować w tym 2020 roku. Także tego życzę Wam, sobie, a zwłaszcza jeszcze w tle mamy gdzieś tam z boku cały czas słychać o tym, że zbliża się jakiś kryzys finansowy. Indeksy największe światowe też wskazują, że jest to całkiem prawdopodobne. To życzę Wam tego, żeby właśnie ten rynek kryptowalut był właśnie przeciwwagą taką dla kryzysu ewentualnego, który może się stać i żeby ten kapitał wtedy popłynął w rynek krypto, żeby krypto weszło do tak zwanego mainstreamu. No a my już tam jesteśmy, także wtedy te zyski i inwestycyjne i ewentualnie z działalności powiązanych z kryptowalutami zostaną właśnie wśród mnie, Was. I tego Wam życzę na nowy rok jeszcze raz. Także dziękuję wszystkim za wspólne analizy w tym roku.
Oby następny był lepszy. Pozdrawiam Was, cześć.